Cześć, rajderki i rajderzy. To znowu ja, Igor. A skoro jestem w dużym studiu, to będzie coś dużego. MRF 140 TTR. Może nie zupełnie największy, ale z dużym silnikiem. Skąd pomysł na model MRF 140 TTR? Już odpowiadam na to pytanie. Otóż model ten powstał dla fanu. MRF 140 TTR zbudowany jest na średniej wielkości ramie CRF 50, identyczny jak w modelu 140 HQ. Klasyczny silnik 140 w połączeniu z gaźnikiem Molk 26 mm z filtrem powietrza 42 mm sprawiają, że motocykl jest bardzo zrywny, szczególnie w dolnych partiach obrotu. Ten model pitbike'a jest bardzo trwały i praktycznie bezawaryjny. Gwarantuje wysokie osiągi. Już Wam się podoba, nie? W standardowym wyposażeniu znajduje się filtr paliwa. Jest to najtańsza 140 na rynku pitbike'ów. A teraz trochę o zawieszeniu. Przednie lagi w tym modelu mają długość 68 cm. Nie są one regulowane, ale przecież jest to model służący przede wszystkim rozrywce. Dźwignie sprzęgła i hamulca są kute i mocne. Aluminiowe, anodowane felgi i czarne szprychy dodają smaczku temu motocyklowi. W felgach znajdują się wzmacniane piasty, które są dodatkowo polerowane. Jak widzicie, wszystko bardzo ładnie się ze sobą komponuje. Jakie mamy tutaj hamulce? Klasyczny układ hamulcowy, podobnie jak w większości modelów bajków, z podwójnym zaciskiem tłoczkowym z przodu i z jednotłoczkowym z tyłu oraz z dużym klockiem hamulcowym. Producent więc wziął sobie do serca Wasze prośby i uwagi na temat trwałości klocków, dlatego klocki w tym modelu są miedziane, więc bardzo trwałe. Wystarczą Wam na dłużej. Jak tu nie lubić MRF? Tarcza hamulcowa z tyłu, ta mniejsza, ma 18 cm, a z przodu 21. Plotki głoszą, że same się czyszczą. Jeśli chodzi o amortyzatory, to tylny jest standardowy, bez regulacji 29 cm. Wahacz z tyłu jest stalowy i niestety nie można do niego włożyć większego koła. Koła powinny zostać w rozmiarze 12 i 14 cali, zgodnie z hasłem Just for Fun. Na napęd składają się złoty łańcuch 420 i zębatka tylnia 39 zębów. Warto zwrócić uwagę na tłumik wykonany ze stali nierdzewnej. Mam dobrą informację dla fanów dźwięków motocyklowych. Ten tłumik wydaje bardzo przyjemny basowy pomruk. Dlatego często wybierany jest też do innych MRF-ów. Jak na pitbike'a z motywem przewodnim Just for Fun przystało, model ten wyposażony jest w stopkę boczną, która umożliwi wygodne pozostawienie pitbike'a. Fajna rzecz, która zawsze się przydaje. No i zbiornik paliwa. Też ma większą pojemność, która pomieści 5,5 litra paliwa. Na dalekie wypady jak znalazł. Model ten oferuje też mocne podnóżki i stalową dźwignię zmiany biegów. Oczywiście ciekawa okleina nadaje mu charakteru. Pewnie się zastanawiacie, dla kogo przeznaczony jest ten model pitbike. Cóż, moim zdaniem MRF 140 TTR będzie idealny nawet dla dziecka w wieku 11-12 lat, które już potrafi dobrze jeździć na motocyklu. Ale ponieważ silnik jest tu stosunkowo mocny, tu też decyzja o tym, czy dziecko powinno jeździć z tak mocnym silnikiem. Pozostawiam to rodzicom. Generalnie motocykl będzie dobrym nabytkiem dla dorosłych, którzy lubią jeździć dla rozrywki i mają zajawkę na pitbike, a niekoniecznie startują w zawodach. Ten średniej wielkości pitbike zapewni im wystarczającą moc i kupę frajdy z jazdy. W naszym sklepie często sprzedajemy ten model i zbiera on naprawdę dobre opinie wśród naszych klientów. Podsumowując, najmniejsza 140 MRF-a z mocnym silnikiem i fajnym dźwiękiem, do tego najtańsza i bezawaryjna. Szczerze polecam. Kupcie go w naszym sklepie. motocykle-pitbike.pl. Szybko go Wam wyślemy
i na pewno będziecie z niego zadowoleni. To co, gotowi na zakup? Do zobaczenia.